Witam wszystkich z tej strony Sokal i zapraszam na drugi odcinek Oddworld Soulstorm i zapraszam do oglądania. I don't know how to help you. But you can help us all. I thought I failed. I thought I'd never reach you. But you came, and you found me. You found me. I'm so sorry. I can't save you. But you can. You can save them all. But the others already dying. Who? Investors. Those guys terrify me, boss. That's why we're here, so we can get to Abe before they can get to us. All right. Now I want your slick pals positioned all around this place, because we are not letting that Abe guy get away from us again. You got it, boss.
zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Po raz pierwszy będziemy mogli użyć medytacji. Pokazuje się taki promień światła, który musimy uderzyć w dzwon. Coś, czego w poprzednich częściach nie było. Wtedy, jak robiliśmy tą medytację, tworzyła się taka fala, która uderzała w różnego rodzaju dzwony. Także teraz będziemy chyba mogli użyć drugiego. Chcę iść na dół. Raczej nic nie ma. Zaczyna. Już widzę. Będziemy się skradać, naciskając L1. Mamy też sekret. O, mamy taśmę, którą będziemy pewnie mogli związywać. No, to jest kolejna rzecz, której nie było w poprzedniej części. Nie udało się. Pamiętajcie, że sligi strzelają na skos do góry. Także jeżeli was zobaczą, będą do was strzelać. Tak nie będzie łatwo. Się go oszołomić, więc też staramy się go przeszukać i z powrotem go związać. Śmieszne. Udało się. No, mamy kolejny checkpoint. Coś mi się zdaje, że trzeba zejść tam na dół. Czekam, aż Slick się odwróci. Ok, teraz możemy tam pobiec. Także zejdźmy tu zejść na dół pewnie. Kolejny sekret. Kwadratem wchodzimy. To tak jak mówiłem. Kolejne sekretne miejsce.
zbieramy sobie przedmioty. I tak, musimy podpalić te drzwi. Tradycyjnie. Aha, to trzeba zrobić co innego. No i zamieniliśmy się w Sliga. No go wystarczy. Super. A, pamiętajcie, że z tego co zauważyłem, że możemy rzucać te fiolki z alkoholem na sligów i oblewać je. Oblewać ich nimi. I wtedy, kiedy oni przejdą koło bliska, normalnie się zapalą. Także łatwiej będzie ich pokonać. Za chwilę to pokażę. Skradać. Dobra, spoko. Tutaj idzie. Czy uda nam się to zrobić? Właśnie tak jak widzieliście w tej chwili. Rzuciłem w niego, kiedy został przy ognisku i podpalił się. Przydałoby się teraz to ugasić. Trochę. Dobra. Teraz co zrobimy z tym? Żeby tylko do nas nie strzelił. Weźmiemy znowu sobie ten alkohol. I poczekamy aż nas Slick podejdzie. Wow, ale się zjarał. Fajnie, że... Fajnie to wyglądało. O, no dobra, możemy schodzić dalej. Chyba raczej nie uda nam się zamienić któregoś Sliga. Będziemy musieli znowu rzucić ten butelek z alkoholem. Jestem ciekaw, jaki zasięg mają te Sligi. O, tak mi przykro. Dobra. Gaśmy to, weźmiemy sekret i udamy się na górę. Kolejna odkryty sekret, super. Z tego co widać, te energie światła dodają nam życia, jeżeli je utracimy. Weźmiemy sobie kolejne butelki ze Soulstromem. Nie mam, myślałem, że... Okej. Okay. Idziemy dalej. Chcę się zrobić. No, użyjemy tej energii światła, żeby otworzyć ramę. Będziemy dać
się dalej. Tym razem mamy możliwe zamiany Sliga. Jeżeli będziecie strzelać do Sligów, to najpierw celujcie, bo jeżeli zrobicie tylko strzelanie, to prawdopodobnie Sligi was zabiją, bo wtedy Slig nie celuje zbyt dobrze i nie da się tego inaczej zrobić. Pamiętajcie, że te urządzenia, które są, jeżeli wykryją Sliga, który jest zamieniony przez was, zostanie zniszczony. O właśnie, to wyraźnie tak wygląda. Został ogłuszony. Biegniemy, żeby go związać szybko. Uciekaj, uciekaj. Ale fart. Nie wiem, chyba nie miałem taśmy klejącej, żeby go związać. Prawdopodobnie. Checkpoint. Idziemy dalej. Sobie wodę. Ale patrz, się zjarałeś. Także zamienimy się w jednego z nich i sobie trochę postrzelamy.
with the others? Yeah, we're all here. We can meet you up there, where Snoopy is. You see him? Chyba będziemy musieli pomóc uciec mu do Conan. Z ruin. Widzę, że udało nam się zdobyć kolejne punkty. I zdobyć złoty medal. O, i widzę, że znajome miny z poprzednich części. Fajnie. Uczniemy sobie i kwadratem wyłączamy minę. Właśnie tak to wygląda. Poczekamy, aż Syk odejdzie i weźmiemy tę skrzynię ze Surstromem. O, jest ok. O, jednak nie będzie tak. No dobrze, wchodzimy na górę. Skoczymy na te miny, które są. Słychać w tle tych wodokowów, którzy uciekają. No, możemy przeskoczyć to miejsce podwójnym skokiem. Dobrze, wyłączmy teraz miny. Dla pewności weźmiemy, wyłączymy wszystkie, bo jak spadniemy, to będziemy mieli problem. Dlaczego to nie wyszło? Nie tulajcie się w kierunku. Ona nie wpadniecie, to jest na burbę to pewne. Dobra,
Nie za blisko, kółkiem kucamy. Mały błąd. Okej. Może nasz kolega uda się tutaj do nas. To był najlepszy sposób, żeby dostać się do tego sekretu teraz. Musimy pozwolić tym udukonom dostać się do tej jaskini, gdzie czeka ten robotnik. Zbiegniemy dalej. Tu mamy kolejny sekret, to wysadzimy sobie to.
pamiętacie, że możecie się rolować, jak się zapalicie, żeby się ugasić też. Kolejna sekretna lokacja odnaleziona. Uzupełnimy sobie życie. Zaopatrzymy się w przedmioty. Bomba. Dobra, możemy iść dalej. Kolejny checkpoint. Kolejny sekret. Wyjście w tej sytuacji. Czyli mamy sekret, możemy się udać na górę. Aha, jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to odblokować przejście dla naszych braci. Tak to myślę. Yeah.
teraz tak, w tym miejscu znajduje się pierwszy bug w grze, którego znalazłem. Na końcu tych min można wylecieć z planszy i przelecieć sobie w dół, także można zobaczyć całą konstrukcję gry od spodu. Tak jak mówię, no, nie ma gier bez bugów, także jeżeli ktoś aż tak bardzo narzeka na Cyberpunka, że ma tyle błędów, to na pewno w tej grze też znajdzie wiele błędów, a to nie jest pierwszy i ostatni w tej grze. Mamy tutaj szafki, z których możemy wyjmować przedmioty, miny, o, nowy przedmiot, także będziemy mogli zastawiać pułapki na sligów. I z tego co pamiętam, będziemy mogli się chować do szafki. Mamy nowy przedmiot. Okej, spoko. A, można. Właśnie tak to wygląda, jeżeli kwadratem robimy wszystko. Tak, będziemy musieli zeskoczyć. Wow, to nie było tak wysoko. Mamy kolejne szafki, które możemy przeszukać. Empty. Idziemy dalej. Już mamy minę. No właśnie, i tu jest problem. Ciekawe, czy nadal działa w tej grze. Aha, musimy użyć minę. Jak w poprzednich częściach, że nie musieliśmy wejść w cień, żeby slig nas nie zauważył. Ciekawe, czy tutaj to też to działa. Użyjemy sobie miny. Klucz, który zdobyliśmy przed chwilą, pozwoli nam otworzyć szafki, które są zamknięte kutkami. Może będziemy mogli zebrać kolejne przedmioty. Pamiętajcie, jeżeli macie taśmę i możecie związać sliga, to możecie go związanego przeszukać ponownie, także i zabrać mu przedmioty, które on posiada. Okej, idziemy dalej. You hear something? Oh, here's something!
hear something coming from down there. Czyli ten klucz mamy dalej, czyli będziemy mogli otwierać szafki, super. Jest pytanie, czy tutaj nie znajduje się sekret jakiś? Wow. Hej, jak ty biegasz? Nie, no tego nie, to się nie dzieje, naprawdę. Możemy coś... Będziemy mogli... Przekazywać chyba przedmioty to naszym udukonom, jeżeli będziemy ich ratować, żeby pomogli nam w ucieczce. Co jest fajną rzeczą, super. Okej, ale nie możemy nic zrobić. Na razie, z tego co widzę. No dobrze, idziemy się na górę. Na górę.
przejście. Musimy... Jednak się nie da zapalić. Zostaniemy sobie tutaj na górze. Zobaczymy, co mówi nam informacje. Że moduł koni zaczną się wspinać, jak otworzymy tylko drzwi. Dobra. Musimy zamienić się w pierwszego moduł kona, który... Znaczy, w pierwszego sliga, który tutaj wyjdzie, żeby umożliwić... został, który się wspina się po tej drabinie. Musimy poczekać na niego. Ale niestety nie udało mi się. Poprzednim razem udało mi się całą 200 uratować, ale... No niestety, sligi mają tak jakby magazynki w broni i jeżeli wystrzeliwuje cały, to trzeba musi przeładować. Przez to musimy poczekać, żeby wystrzelić, żeby tak zrobić, żeby zabić całkowicie sliga. Też będzie to samo. Z tego co pamiętam, oni będą strzelać z takich z bazów. I tutaj ciężko będzie trafić, więc nie wiem, czy uda mi się wszystkich uratować. Jest to takie proste, jak się wydaje. Zająć dobre miejsce. Dobrze, spróbujmy. Take your money.
fish and then you walk in this location. I don't need to check. Najczęściej zabijać ich tych strików na mnie. Niestety 44 zginęło. No szkoda. Okej. Zabiliśmy złotą tarczę. Teraz musimy się udać na górę. Dotarliśmy do celu. A mamy jednak 150 modukonów trzeba uratować, żeby mieć tutaj platynę. No tak, spoko. Dobrze, także wchodzimy na górę. Checkpoint i kaczynka. Jak widzicie, tu jest kolejny bug. Widzimy robotnika, który stoi i Mudukona razem z nim. I tak jakby oni są... stoją tak śmiesznie, to kolejny bug. Tutaj błąd jest w grze. Ale dziwnie to wygląda. Jakby jeden w drugim stał. Będziemy musieli porwać pociąg, żeby uratować Mudukonów. Fajnie, fajnie. To będzie się działo. Okej. Udajemy się dalej. Udało nam się ukończyć kolejny poziom. Zobaczymy, jaki wynik osiągnęliśmy. 2 platyny, 2 złota, 1 brąz. Udało nam się uratować 156 mudukonów, z czego 56 zginęło. Nie, 44 zginęło, przepraszam. Strigów zabiliśmy 56 ze 106. No dobrze, to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i zapraszam na następny odcinek oczywiście. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. I dzięki, cześć.